stoję przed mapą Lubinusa, a właściwie animacją tej mapy. Zaraz pokażę Wam, jak udało się ożywić tą mapę. Tutaj jeszcze kilka detali, które można oglądać właśnie przy użyciu tego pulpitu sterowniczego. Zobaczmy, co tutaj na wyspie jest. A na wyspie, w lesie, mamy różne stworki, dziki, jelenie. Oczywiście to było inspiracją do tego, aby stworzyć właśnie animację tej mapy. O tyle fajną, że mieliśmy bardzo dużo danych historycznych, łącznie z podróżą agronoma i autora mapy Lubinusa po Pomorzu. Jedno i to samo. Wynurza się tu. Pływają też stateczki po Zalewie Szczecińskim. Jeszcze może do spróbowania jeden biogram z biogramów książąt. Jan Fryderyk. Jan Fryderyk przebudował zamek szczeciński i sprowadził na dwór renesansowych artystów. Pewnego dnia, przejeżdżając przez Friedrichswalde, zobaczył chłopca ciągniętego przez stado gęsi. Tak go zastanowił, że zatrudnił chłopca jako błazna. Wiele lat później błazen Mikołaj Chińce, widząc zły nastrój księcia, postanowił rozweselić go dowcipem i pchnął księcia do wody. Rozgniewany książę kazał stracić błazna, ale po chwili namysłu postanowił, że odpłaci mu również dowcipem. Kat, który miał uciąć głowę błazna, zamiast mieczem posłużył się kiełbasą. Mikołaj był jednak tak przerażony, że zmarł na zarob serca. Polecam oglądanie mapy Lubinusa.